Witajcie moi drodzy, z tej strony DSO. Witam was w kolejnym odcinku z serii Resident Evil 3 Remake. Jesteśmy na posterunku policji. Trafiliśmy tu Carlosem. Piękna muzyka. Coś pięknego, słuchajcie, w tle nam przygrywa. Zabieramy wszystkie te rzeczy ze sobą tak naprawdę. Powiem wam, że przed chwilką przeczytałam komentarz od jednego z moich widzów. Pozdrawiam cię, Little Grey. Napisał mi, słuchajcie, bo ja mam problem generalnie, kiedy chwyta mnie zombiak. Pisze tam, żeby wciskać to A. Ja to wciskam, naparzam w to A, ale te zombiaki dalej mnie gryzą, nieustannie. No okazuje się, moi drodzy, że ja chyba mam po prostu trzymać to A. Także, no... Ciekawe, przetestujemy sobie to dzisiaj. Jeżeli tak jest faktycznie. Zaraz tam pójdziemy, ale jeszcze chciałam zobaczyć, jak tam z łazienką. Na samą górę w sumie najpierw, bo teoretycznie my musimy iść na samą, tutaj do tej łazieneczki, bo tam było przejście do Starsów, pamiętacie, nie? A on wstanie? Oczywiście, że wstanie. Już nie. Już nie wstaniesz. Klucz. O! A ty? A, coś mi się tu nie podoba. On wstanie, nie ma bata. Nie wierzę w to, że nie... Hej, to nie miało tak być. Czy tu był cap? Nie, cap był chyba w łazience. Tu było coś na D. Z M na końcu na pewno. Nie. O! Właśnie o to mi chodziło. Patrzcie, tutaj jest w ogóle, nie ma tego rozwalonego, bo to było chyba rozwalone przez Tyranta, nie? Tak mi się zdaje, że Tyrant to wtedy rozwalił. Więc fajnie to jest. To jeszcze nie ten moment, słuchajcie, na posterunku, kiedy trafiła tu Jill i... Boże, Jill. Leon i Claire. Liścik do przyjaciela. Hector, jeśli to czytasz, ja już nie żyję. Jeśli usłyszysz dźwięki dochodzące z szafki, nie otwieraj jej, proszę. Gdy byłeś na patrolu, cały czas próbowałem się przedostać na drugą stronę. Największą szansę mamy chyba z ładunkiem wybuchowym. Udało mi się skleić całkiem niezłą bombę, ale nie mamy baterii do detonatora. Mógłbym przesiąc, że wysłałem jedną do pokoju z depozytami w zeszłym tygodniu. No ale to ja dalej nie mogę się dostać do pokoju z depozytami. Potrzebujemy tych baterii, żeby rozwalić ścianę, więc poszedłem na górę cię szukać, bo wiem, że masz klucz do pokoju z depozytami. Na górę. Twój kumpel. No to, aha, to jest ten klucz, co my zabraliśmy. To chyba to jest do depozytu. Gdy wychodziłem z łaźni, zaatakowali mnie. Jeden mnie ugryzł, starałem się porządnie oczyścić ranę, ale czuję się coraz gorzej. Mam nadzieję, że nie muszę ci tłumaczyć, dlaczego masz nie otwierać tej szafki. Nie martw się o mnie, dobra? Po prostu zabieraj się stąd jak najszybciej. Twój kumpel USPS. Nie martw się o te 600 dolców, które ode mnie pożyczyłeś. Dobra, słuchajcie. Ale mnie korci ta szafka. Ta na pewno jest... Tu będzie ten cap, nie? Boże. Tak, mamy granat. No tutaj... Wiecie, o co chodzi. To może być coś złego. Okej. Okej. Guess we'll be doing this the explodey way. No dobra, ale ja nie mam baterii. Wiecie co? Sprawdzę sobie, czy to jest faktycznie klucz do pokoju z depozytami, tak. Wiecie, że mnie korci ta szafka? Better not. Aha. On nie chce tego otwierać. Okej, okay, sam zdecydował, że jej nie otworzy. No dobra. Ja coś słyszałam. Wiecie co? Słyszę dziwne dźwięki. Ja to zapiszę. Gdzie mogłabym? Może na jakichś znowu pustych slotach? Chodźmy powoli.
Okej, okay. Ja pierdzielę. Całe szczęście, że szłam, słuchajcie, powoli. Ja pierdzielę. To się udało. Dobra, no to ja już to pamiętałam, słuchajcie, z wujeczki. Wow! Dobra. On chyba już nie wstanie, co? Nie byłam na niego przygotowana tutaj, słuchajcie. Fajne jest to, że to nawet są te same hasła. To jest dobra, wiecie? Dobra, co my tu mamy? Czyli tak, 102, nie? Tak, 104, bateria do dynamitu, spoko. 104, 106 i 109. Wiedziałam, słuchajcie, czułam, że będą likery tutaj, no bo jak posterunek, to dlaczego miałby nie być? Tym bardziej, że była scena, jak liker, którego nie widzieliśmy notabene, zabija dwóch policjantów w zachodnim skrzydle. Zabieramy baterię. Okej. Come to papa. O, jeszcze roślinka. Cholera jasna. A nie mogę, słuchajcie, połączyć tych... Czemu on tego nie połączył? Dobra, już wiem, co należy zrobić. Przeładujemy to sobie. Teraz zabieram. Okej, czy to już wszystko w tym pomieszczeniu? Jak najbardziej. Kwestia teraz tego cholernego lizarda. Idę powoli. Jezu, kurde. Dobra, wchodzę tu, zapisuję to. Ja pierdzielę, zawał normalnie. Ja walę. Piękna nam nutka, słuchajcie, przykrywa piękna. No dobra, ale tak to nie robimy. Ja nie wiem, jak to, słuchajcie, Tumberski robi, ale on wali cały czas headshoty. Dobra. Tu chyba nie ma gdzieś likerów, nie? Mamy autozapis, no dobra. Carlos, I've hit a dead end with the terminal here. Gotta head your way. Copy that. Czyli tak, weźmy sobie, połączmy to z tym ładunkiem wybuchowym. No i co, robimy boom. Kurde, mogłam zostawić te roślinki. Czemu ja z tym chodzę jak popieprzona? Gotta move. Zaczyna się. One at a time, take a number. O Boże. O nie. Wow, jaka jazda. Okej, okay, to nie było przemyślane. To było totalnie z... No, nie powiem z czego. Tutaj musimy ich wyrżnąć. Nie ma innej opcji. Dobrze, że to był autozapis. Jaka jazda. Lesieka. Kochani, powtarzam tą scenę już... no... dobry szósty raz.
One at a time, take a number. Bez sensu. This asshole again. Nie rozumiem tego. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out! Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mikhail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Okej, moi drodzy, jestem totalnie niepocieszona sytuacją, która miała miejsce. Beznadziejnie to rozegrałam. Jestem cholernie zła, ale robiłam to już chyba z 6 razy. No i po prostu mi to nie szło. Tu jest skrzynia, teoretycznie. Nie wiem. Jestem zła. Nie było tej sceny w pierwowzorze odnośnie tego całego doktorka. W ogóle wiele tutaj jest pozmieniane, tak na dobrą sprawę. Mogę tu wejść? Mogę to tworzyć. Dajcie coś dobrego. Dobra. Coś jeszcze? Jakieś szafeczki? Listy? Nie? Jeszcze w biurze Weskera bym chciała zobaczyć, czy coś jest. No coś tu leży, niby. Mamy jakąś notatkę. Wydarzenie z posiadłości. No tak. Posiadłości należącej do Umbrella Corporation w górach Arkley miał miejsce osobliwy incydent. 23 lipca zespół STARS. Brawo. Otrzymał zadanie z badania serii tajemniczych bestialskich morderstw. Kontakt z zespołem nagle się urwał. 24 lipca zespół Alfa wysłano z misją ratowniczą. Wziął udział w starciu w okolicach posiadłości. Walki pochłonęły wiele ofiar, a posiadłość została zniszczona. Przetrwało tylko 5 członków STARS. Przyczyną incydentu były nielegalne eksperymenty z bronią biologiczną przeprowadzone w tajnym laboratorium Umbrella, ukrytym pod posiadłością. Wykorzystano w niej wirus TV, dostał się z kompleksu i uznaje się, że jest on główną przyczyną całego zajścia. Jednak wszystkie dowody zostały zniszczone wraz z posiadłością, dlatego też... Wybaczcie, kochani, musiałam mieć cięcie. Ja już straciłam totalnie rachubę czasu. Oj, miałam ważny telefon. Dobra, nieważne. Okej, okay, to było wszystko odnośnie całej sytuacji. O, ta w pierwszym rzędzie to Jill. No oczywiście, że to Jillka. Co ty ze mną myślisz? Nasza kochana, nieustraszona, cudowna Jillka. I co, ja mam niby stąd wyjść teraz, tak? A jest tu w ogóle safe? Kartę mogę wyrzucić. Jedno pytanie. Czy ja mam się wrócić przez... te wszystkie pomieszczenia? Tam w ogóle coś jest, coś, czegoś nie zabrałam. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what?
Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bart. Okej, moi drodzy, wiecie, że się jaram, a wiecie, czym się jaram? Tym, no nie jaram się tym, że Jill miała wypadek, ale tym, że powinniśmy wylądować teraz w wieży zegarowej. Że ona nie dotarła do parku, tylko powinniśmy być w wieży, więc liczę na to. Pięknie mamy zapis. Jak tu wygląda sytuacja? Jest tu na czerwono, a w ogóle jak my się czujemy? Mamy dobre zdrowie, ale z amunicją kiepsko, bo tam tu shotguna chyba nic nie ma. Carlos? Oh, damn it. I guess I'm out of range. Dają nam pociski minowe. Było mówione, że one są do dupy, pamiętacie? Przeczytaj to. Dobre wieści, łachudry. Mam dla was nową broń, która poprawi trochę wasze samopoczucie. To pociski minowe. Te maleństwo opracowała udział badań militarnych Umbrelli. Na pewno rozpalą was na całego. Jeszcze lepiej niż zostawiona w domu druga połówka. Niełatwo je znaleźć i trochę trudniej się nimi posługiwać, ale są warte zachodu. Dobra, spójrzmy na osiągi. Pociski minowe nadają się do użytku ze standardowymi granatnikami. Nie kombinujcie z wysadzaniem ich do innej broni. Strzela się nimi w ściany lub w podłoże. Czyli nie rzucamy nimi w przeciwnika, tylko jakby na podłogę. Czujnik w minie wykryje zbliżających się wrogów i zdetonuje minę, gdy znajduje się w pobliżu. A widzicie. Czyli rzucamy to na podłogę, pod nogi. Wystarczy umieścić taki pocisk na drodze przeciwnika, aby zafundować sobie minę lądową. Z tymi gigantycznymi sukniesynami nie ma się co szczypać, więc nie uwzględniajcie się przed chwytaniem poniżej pasa. No dobra, coś tu jeszcze musi być. Co to było? Ej, coś tu jeszcze... A, spray. No to dobrze, bo mam słabo z leczeniem. Nie no, do shotguna mamy jakiś koszmar. Czy ja powinnam sobie, słuchajcie, dobra, wezmę sobie to do shotguna. Shotguna. Połącz to. Aha, tak nie zrobię tego. Nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Coś by wypadało zostawić, nie? Może nożyk na razie byśmy zostawili. No bo ja nie wiem za bardzo, co mam robić. Jakieś leczenie bym sobie zabrała. Nie wiem, po co mi tyle tych w sumie naboi. Pociski minowe. Niech se będą, ja to zapiszę. Bo teoretycznie w wieży zegarowej była sekwencja walki z Nemezisem, ale to wiecie, taka walka. Można było ją pominąć, więc... A mam granaty? Nie. Kurde, to wszystko będę brała? Dobra, walić te granaty może. Jak tu? O, widzę już zombiaki. Dobra, jasno, spieprzam, bo i tak tu jest na niebiesko wszystko. Jezu! Nie. Loadujemy to.
to potrzebuję szoguna, żeby tamtym zasadzić w jabłko. Mi się skitrał po prostu, słuchajcie, zombiak. Dawaj. Trudno się mówi. Aha. Okej. Co to było? Nie. Wymknij się stworowi, to znowu mam uciekać. Weźcie, dajcie spokój. Nie no, żeby znowu tutaj jakiejś akcji nie było. Dajcie mi żyć. Bez przesady. Czy jest coś jeszcze? No ewidentnie. Tu coś jeszcze jest. Broszura o wieży zegarowej. Wieża zegarowa Kościoła Świętego Michała. Wieża zegarowa Kościoła Świętego Michała to budowla w stylu barokowym, utytułowana w centrum Raccoon City. Jest powszechna, lubiana, a sami mieszkańcy uważają ją za symbol miasta. Dobra. Pokazać mi, o, jesteś. No ale ja już czuję, że tu będzie jakaś walka. Bo ciup się, słuchajcie, odzywa. No i nie mam nożyka. O, mogę sobie zmieszać. Niebieskie. No nie wiem, czy mam się cieszyć, czy nie. A jak tu się zmienia, słuchajcie... Ty głupia babo, ja pieprzę. Zajebiście. I tak tego nie przejdę, jeżeli miałaby być jakaś walka. O Boże. Ja biegnę. W ogóle wiecie to, że ja biegnę. Ale przeszedł mutację. Nie czaję. Nie wiem, o co chodzi. Czy on tutaj teraz na mnie teraz wskoczy? No. Chodzi. No i została mi teraz tylko zwykła broń, więc nie wiem... A!
Wow. Ej, ale tu coś jest dookoła. No, są naboje. Zobaczcie. Jest tutaj wszystkiego pełno. No. Znowu on biega. No. Sorki za to, że milczę, ale muszę się skupić po prostu. Jest tu coś jeszcze do zebrania? Za mną. Udało się. Jak ja mam go zatrzymywać? Ja pierdzielę, wybaczcie mi, że ja milczę, ale ja naprawdę staram się skupić. Mi się wydaje, że... Kurde! Możesz to przeładować? Jeszcze coś było. Musi coś być. Musi, słuchajcie, coś być. Muszę coś jeszcze sobie tutaj zebrać, bo udało się, ale ja nie jestem zadowolona. Wiecie co? Nie jestem zadowolona. Akcja, walka była zajebista. Tylko, że no było to przed wieżą zegarową. Była akcja z Nemezisem. Ta walka była sztos. Przyznaję. Ale prawda jest taka, że chciałabym wejść tam do środka. Mogę? Tu nie ma nic. O co chodzi? Chciałabym zebrać więcej fantów. Tylko ja już więcej nic nie widzę, więc... A, gdzieś tu, czekajcie, coś na ławce widziałam. To było chyba tu. Ale tego się nie da zabrać, no więc o co chodzi? Ja nie wiem, co to jest jeszcze do zabrania. Aha, tam, dobra, coś tam jest. Czekajcie, to będą chyba jakieś do granatnika? Naboje? Dobrze, idę.
No dobrze. Jest, widzę, tutaj, w radiowozie. Czy to już wszystko? Tak, przeładujmy to sobie. Ale nawet ładnie, jeżeli chodzi o mijanie, mi to poszło, ale jeżeli chodzi o amunicję, to już niekoniecznie. No dobra. Done me a big favor, Miss. Jill. Hey, answer me. God damn it. Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, Super Cop. I got you. Fight it, Jill. I'm gonna get you the vaccine. Moi drodzy, cała ta akcja była zajebista. Jestem nią podekscytowana. Bardzo mi się to podobało. Nie mam dla niej szczepionki. Generalnie właśnie w ten sposób podobnie się to wydarzyło w klasyku, ale bardzo dużo tu pozmieniali. W ogóle nie ma wieży zegarowej. Dostanę szału, słuchajcie, jeżeli ta Jill po przebudzeniu nie wejdzie do tej wieży, ale teoretycznie to już jest po ptokach. Więc jeżeli to miało się tylko tyczyć samej walki przed wieżą zegarową, to jestem troszkę zawiedziona. W sumie to nawet nie troszkę. Jestem w stanie się z tym pogodzić pod jednym warunkiem, że jeszcze będziemy mieć cmentarz i walka z glistą. Nie chcę wam spoilerować, ale tak było właśnie w klasyku, więc na to liczę. No nic, ja na chwilę obecną będę to kończyć. Nie wiem, ile nam wyszło dzisiejszego odcinka. Trochę taki on był bardzo chaotyczny. Nie mogłam skupić myśli, bo tutaj wszyscy mnie dzisiaj rozpraszają. Muszę znaleźć sobie chyba inny dzień na nagrywanie. Aczkolwiek jestem naprawdę z siebie zadowolona, że przyszłam go za pierwszym razem. Nie był jakiś specjalnie ciężki ten Namek, ale wydaje mi się, że chyba coś poszło nie tak, że zużyłam więcej naboi amunicji niż powinnam tak naprawdę, więc nie wiem. No nic, ja wam serdecznie na dzisiaj dziękuję. No i co, słyszymy się w kolejnym odcinku z naszym bohaterem Carlosem, który ratuje naszą biedną Jill w opałach. Do usłyszonka, pa pa.